Kasiu. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj coś ponagrywamy. Nie Franek, nie Żyba. Dzisiaj ponagrywamy, bo my od rana siedzimy i patrzymy. Mieliśmy taką pobudkę, bo u nas na drodze będą kładli płyty. Mamy drogę taką, no, polną drogę piaskową, a teraz... czekajcie, 3 lata temu tak położyli trochę tych płyt, kilka kawałków, a w tym roku będą kładli całość. I super fajnie, pięknie, ale rano budzą nas takie odgłosy pana zwalającego płyty koło naszego domu, albo łódek jeżdżących z piachem, ze żwirem, bo tam jest żwir. Nie, ja się to się inaczej nazywa, nie żwir, tylko tłuczeń. Z tłuczniem na nasze pastwisko tutaj koło domu, bo tu będą stały wszystkie te maszyny. Nikt inny tutaj nie ma wolnego pola, więc ja zgodziłam się temu panu, żeby tutaj składował właśnie te piachy, które są mu potrzebne, i swoje maszyny. No i stąd mamy codziennie takie pobudki, ale i dobrze. Szybciej wstaniemy, szybciej coś zrobimy. Jeśli ma nasze pastwisko, ma na połowę, to on nie będzie mógł tu wjechać. A co położą? Płyty tu położą na pastwisko. Nie, na pastwisko on nie położy. On położy tak, żeby był wjazd dla tych maszyn, wiesz? No, ja jeszcze w piżamie. Co tu mam, brudne? O masakra, od czego ja mam tu brudne? Co? Nie wiem, Franuś, ty mnie wyciepałeś? Nie wiem, trzeba do prania piżamę w takim razie. O, taki dźwięk! No. Taki... no taki... Teraz wam pokażemy, jaki dźwięk. Powie mama. Aha. O. Ten właśnie jest. Nie, Franek, nie naciskaj. No, pan rozładowuje płyty. Widzisz? Widzisz? Jaki ma chwytak? No. Jaki ma chwytak? Co? Oj, nie zrobam. Zostaw, mamy lustro. Lustro zostaw. Zobacz tam na pana. Zostaw firanki. Franek, patrz na pana. Franuś. Ale hałas. A co dopiero, jak oni tu przyjadą robić te płyty, to wy będziecie chyba cały dzień w oknie stali, co? No. A widzisz, on teraz na drugą stronę chyba zwala te płyty, nie na naszą. Jaki hałas. On chyba tam na drugą stronę zwala, Jasiu. Franek. Nie, zostaw firankę. Bo to bam zrobi. Zostaw. Ale mi się chce spać. Naszą wczoraj znowu o 2 w nocy spać, bo prasowałam, a i tak nie dokończyłam. Potem robiłam filmik. Potem się okazało, że filmik jest źle... Co tam? Ma. Franek z Wyżydoch, to zostaw! Patrz na pana! Weź ten, Jasiu, chusteczkę i... Daj mamie chusteczkę, mama go weźmie. Franciszek! Zostaw, że doktor. Wyrzuć do kosza. No wyrzuć do kosza, tam nie ma nic, ja go zgniotłam, tego opala. O, chyba pan skończył. O, jedzie do domu. Widzisz? Jedzie pan do domu. Dzisiaj już swoją pulę płyt przywiózł. Dzisiaj zobaczyć. No pojechał pan, Franek. A ja mam
drugiej strony nie ma, ty. Na naszą kład? No. A, no to niech kład. No trochę tam w ten piach. To się nic nie stało, Jasiu. No. Tam tak na ten... O Jezu, jak mi się chce spać. Tam tak, jak to się nazywa tam? Jak to się nazywa to? Co? Co my kopaliśmy z błotka? Co? To co my kopaliśmy z błotka. To jest. A, to on tak tam na ten skład, no. Mhm. Tak myślę. Oj, co ty, Fianu, się przywysasz? Ej! No. Takie. Fianek, nie ciągnij, Jasia! Jasiu, nie daj się mu, no co ty? No. Jasiek, daj mu tą piłkę. Możesz otworzyć tam, tam może wlatywać. No kop, Franuś, ale kopa. Ja jestem twoim kozem. No, Franuś, dawaj. Powoli, Franek, bo mama tu ma żelazko. Mama zaraz będzie prasowanie robić. Powoli. Czekam, Franuś. Uuu, ale Franek kopnął. Ale kozy też kopnie. No. No pięknie kopnąłeś. Ej, niech on do mnie kopa. No, kopnij do Jasia. Ojej. Obroniła Wita. Nie. Ojej, ojej, co za wypadek. Ej, to ja powiem. Strzelaj. Jasiu, nie krzycz tak. No kop nogą, no. Nogą ten. I poszła! I był gol! Krzesło to jest moje słupe. Jo, tutaj była twoja bramka, a teraz ty ściemniasz, że tam jest bramka, jo? Jak ty kłamiesz? Jasiu! I co, mama ci strzeliła gola? Jasiu, teraz ty przesadziłeś. Teraz ty przesadziłeś, coś byś zbił to. To było przypadkowo. Nie przypadkowo, tak nie kop mocno. Chyba będę musiał kopać tu.
zbijesz telewizor albo coś, no co ty? Po ziemię ona ma się tu lać. Jasiu! Słyszysz? To już jesteś znowu cały spocony. Wiem, że muszę zamknąć. No puść go! A on tam... O, on będzie wękał, to ja mama ma kopnąć. Mama też kopnęła. A co? Mama ty lepiej nie kop, bo ty zawsze kopiesz bramkę. Nie, Fenuś, mama idzie prasować. Dobra. Mama idzie prasować, tak? A wy się bawcie dalej. Pani, u nas leje. Ja postanowiłam na tą złą pogodę i na tą handę zrobić ciasto. Ona... No. To po to robiła, żeby za tydzień. I byłam zebrać maliny, jestem cała mokra, mam całe spodnie mokre. Ja się nie rób. I, no całe mokre, zobacz, całe nogi mokre. I zerwałam maliny. I tak, tu mamy biszkopt, potem mamy krem mascarpone. Jasiu. Krem mascarpone z śmietaną, 30. A tu mamy brudny zlew, a tutaj mamy maliny. Opłuczę je. Wrzucę na to ciasto i zaleję galaretką, która jest w lodówce. No, a u nas leje jak nic. Wrzucę wam filmiki krótkie. Wczoraj lało, zalało nam stodołę. Dzisiaj leje, znowu zalało stodołę, ale ja byłam tam odkopać, żeby ta woda tam nie leciała. I tak, działamy dalej. Ale Franek tu uciapał szafę. Nie, nie. Na głowę miskę on sobie włożył. Oni chcieliśmy go wcielić. Oni wylizywali miskę, te łobuzy. I tak wylizywali, że wszystko brudne. Dobra. No układaj, układaj. Pyszotka, co? Ale nie tak. Nie tą górą, tak jakoś bokiem, żeby ładnie wyglądały. Nie tymi dziurami, albo może tak. Zobacz, może w ten sposób, co? Dziurką na dół, widzisz? O, tak będzie ładniej, dobra? I tak po kolei. A może rzucimy je tak po prostu? Nie, ty chcesz układać? Co? Mama by je wrzuciła po prostu, wiesz? Nie mamy czasu otwierać drzwi. Jasiu, tak po całym cieście, nie jedno koło. Zostaw!
pokaż. Nie, tak, no. 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 A czemu na mamę? Nie, no pokaż jak skaczesz. No, wstydzisz się. No, tany, tany. No, tany, tany. Tany, tany. Chce ci się pić? Nie, tam nie pójdziesz. Napij się. Tak, nie. No, złośnik. Dida nie bierz, Didi do spania. Nie bierz Dida. Oddaj Dida. Oddawaj. Oddawaj Dida. Oddawaj Dida. Oddawaj Dida. Oddawaj Dida. Oddawaj Dida. Oddawaj. Oddawaj Dida. Oddawaj. Oddawaj. Nie ma Dida. O, gdzie masz piłę? Gdzie masz piłę? Co? Masz złość? Masz złość? Ale nerwy. Ale kopie. Ale kopie. Ale gusz. Ty masz też fugelka. Oho, ho, aż kapcie spadły. Zostaw pieskowi, postaw, Franuś, postaw to. Postaw, Franuś. Franek, postaw, tak? Patrzcie, patrzcie, co dziecko robi. Zobaczcie. Zaraz się wybarani. Kałuża, jedna kałuża. Jasiek, ty nie, bo ty za duży chlusk zrobisz. To w tą małą idź. Ty zrobisz za duży chlusk i to go ochlapie, wiesz? Jasiek! Gdzie idziesz? No ale nie chlap mocno, tylko tak powoli, tak? Normalnie. Jezu. Aj, łobuzy, łobuzy. Jasiek, uważaj, uważaj, żebyście wy się nie przewrócili. Bo ty byłeś mały, to ty też właziłeś, a wtedy ty się przewróciłeś. I na tyłek usiadłeś, mama chyba zdjęcie zrobiła tylko. Na tyłek usiadłeś w kałuży i byłeś cały mokry. Wiesz? Jojo! Właśnie o tym ja mówię. Jo, i co? Jej, cała kurtka brudna!